Dzień dobry, niedziela 1 października, dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 24 września. Na stadionie Czarni Rozprza odbył się 33. Gminny Bieg Kasztelański ku trzeźwości. W imprezie uczestniczyło blisko 200 osób. Śmiałkowie mieli do pokonania dystans od 100 do 1600 metrów. Sulejów. Na tak zwanym sulejowskim rondzie około godziny 15 doszło do zderzenia trzech aut na skutek wymuszenia pierwszeństwa. Jedna z osób potrzebowała pomocy medycznej. Poniedziałek 25 września. Poniatów, gmina Sulejów. Na pasie w kierunku Sulejowa doszło do kolizji trzech aut. Uderzenie było na tyle silne, że była konieczność udzielenia pomocy medycznej uczestnikom wypadku. Środa 27 września. Piotrków Trybunalski. 7 nowych autobusów elektrycznych wyjechało na piotrkowskie ulice. Tym samym zasiliły one tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji. Czwartek 28 września. Po godzinie 7 rano na skrzyżowaniu ulic Sulejowskiej i Kleszcz w Piotrkowie Trybunalskim doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Po wypadku wszystkie osoby z busa uciekły do pobliskiego lasu. Po kilku godzinach policja poinformowała, że zatrzymano 34 osoby, w tym 8 dzieci. Piątek 29 września. W siedzibie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowany został Dzień Archiwisty. W tym roku dzień otwarty nawiązuje do postaci Michała Rowity Witanowskiego. Był to piotrkowski farmaceuta oraz regionalista i krajoznawca. Sobota 30 września. Przed godziną 10 na rondzie Bugaj doszło do kolizji auta osobowego i samochodu ciężarowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a w jego tył uderzyła osobówka. Kierowca tego drugiego wydmuchał ponad 2 promile alkoholu. Do tego jechał bez uprawnień. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.